Cześć, dzień dobry. Dzisiaj Q&A w szkole fotografa, czyli odpowiadam na komentarze, na pytania, które wysyłacie do mnie, czy to na Instagramie, czy na YouTubie, dotyczące fotografii, sprzętu i tego typu rzeczy. Więc jeśli masz jakieś pytanie dotyczące fotografii bądź około fotograficznych zagadnień, to śmiało pisz w komentarzu, czy też w prywatnych wiadomościach u mnie na Instagramie, czy też w komentarzu na Instagramie. Ja zbiorę te pytania i będziemy nagrywać takie Q&A, w którym odpowiem na wszystkie pytania. Partnerem kanału jest Fotofarma, profesjonalny sklep foto, wideo. A więc jedziemy. Ewelina pyta, czy te same zdjęcia mogę wrzucić na różne banki zdjęć, czy jak już wrzuciłem zdjęcie, powiedzmy, kota na jeden bank, to już na drugi nie mogę identycznego wrzucić. Dziękuję. Ewelina, oczywiście, że można wrzucać, to chodzi o banki zdjęć, gdyby ktoś nie wiedział, no to jeśli zrobisz jakieś zdjęcia, czy też właśnie gór, czy też jakieś scenki sytuacyjne z ludźmi, z modelami, no to oczywiście wrzucaj na jak największą ilość banków zdjęć, ponieważ nie wiadomo, gdzie twój klient zobaczy te zdjęcia i gdzie twój klient szuka tych zdjęć, ponieważ różni są klienci i różnych miejscach szukają tych zdjęć, więc bądź w jak największej ilości tak naprawdę zdjęć, bo wtedy maksymalizujesz swoje szanse na sprzedanie zdjęć właśnie w banku zdjęć. Kamila na Instagramie pyta: dzień dobry, obserwuję pana profil już jakiś czas i byłam wdzięczna, gdyby mi pan doradził. Jestem amatorem fotografii, posiadam Nikon D5100 i dwa obiektywy standardowe 50 mm i 18-55. Jednak chciałabym kupić albo nowe body Nikon 610, albo nowy obiektyw Sigma 40 lub 24-70. W co jest lepiej zainwestować w takiej sytuacji? Dokładnie tak odpowiedziałem Kamili, że zdecydowanie i to, czyli żeby zakupiła sobie właśnie nowy body Nikon 610, ponieważ jest już to pełna klatka i zobaczy znaczną różnicę właśnie w fotografowaniu. Będzie mogła robić też zdjęcia z wyższymi czułościami zdecydowanie, a także ta plastyka zdjęcia będzie znacznie, znacznie lepsza, a obiektyw 24-70, rozumiem, że chodzi o 2.8, ze światłem 2.8, no to będzie świetny wybór też do tego aparatu, ponieważ jest to bardzo uniwersalny obiektyw, który, dzięki któremu można naprawdę dużo rzeczy zrobić, czyli sfotografować krajobraz pięknie, bo masz dużo ogniskowych tak naprawdę od 24 do 70, żeby zrobić jakieś zbliżenie, czy też szeroki kąt, czy też pionowo robiąc na szerokim kącie i potem łącząc to w Lightroomie, zrobić panoramę, bądź też zrobić jakiś dobry portret, więc przy tym aparacie, przy tym obiektywie jest super. Do tego ta 50, która już jest w arsenale Kamili, to bym zostawił. Tą 18-55 bym sprzedał, bo to jest beznadziejne szkło. No i jeśli brakuje funduszy, to bym sprzedał to D5100, ale jeśli jest na to fundusz, to jako awaryjny aparat niech on sobie też będzie, a więc zdecydowanie ta pełna klatka i ten obiektyw 24-70 to będzie super, super pomysł. Kolejne pytanie od Michała. Fajny odcinek, czekam na kolejny. A jak wygląda sprawa ze zdjęciami produktów, na przykład zegarków? Czy mogę wrzucić zdjęcie danej marki bez zgody, czy muszę usunąć logo firmy ze zdjęcia? Otóż jeśli fotografujemy na banki zdjęć produkty, które są, musimy usuwać logo, żeby tam nie było żadnego logo. Żaden bank nie przyjmie zdjęć, gdzie są logo producentów i tego typu rzeczy, więc należy to usunąć. Mają być czyste produkty bez żadnego logo. I tak będą wyglądać takie filmy. Oczywiście będę więcej, już odpowiedziałem na bardzo setki dużo różnych komentarzy, ale jakoś teraz mi przyszło na myśl, żeby właśnie tak robić z tego odcinki, więc jeśli masz jakieś pytania, to śmiało zadawaj je tutaj pod filmem, bądź właśnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, czy też w komentarzach. Ja będę zbierał i raz w miesiącu zrobimy takie Q&A tutaj, żebyś mogła zastosować to u siebie i zobaczyć też różne inne podejścia innych osób i też może coś wykorzystać u siebie. Dzięki serdecznie, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. No i jeśli masz jakieś pytanie, to zadaj je właśnie tam. Pozdrawiam cię, miłego dnia, hej, pa!